Cześć, witam Was w programie Wyjątkowy Produkt. W dzisiejszym odcinku porozmawiam z ekspertkami na temat opalania. A w studio są ze mną ekspertki Rossmana, Kasia, która jest kosmetologiem. Cześć. Karolina, która jest technologiem żywności i kosmetyków. Cześć. Oraz duet Biggie Piek, Ania i Monika. Cześć. Istnieje powszechna opinia, że udane wakacje to takie, z których wróciliśmy opaleni, wręcz jesteśmy takimi skwareczkami. Ale Monika, w Twoim przypadku chyba nigdy tak nie było. Mam wrażenie, że się nigdy nie spiekłaś, bo... nie, mylę się, bo znaczy, generalnie wiesz, wiem, że bez filtra ani róż w Twoim przypadku. Ja się staram używać go regularnie i staram się go używać najlepiej, jak tylko potrafię. Ale oczywiście u mnie też był epizod taki, gdzie zdarzyło mi się niestety doprowadzić do tego poparzenia. Teraz już wiem więcej, jestem mądrzejsza, wiem więcej w temacie, więc wiem, jakie też konsekwencje z tym się wiążą i staram się temu zapobiegać. Więc teraz co wakacje mam takie wyzwanie, nie spasz się i dążę do tego, żeby do tego poparzenia po prostu nie dopuścić, a SPF stosuję na co dzień i traktuję, kiedy jestem w mieście, przez cały rok jako po prostu krem na dzień. Tak mi jest też łatwiej wpleść to w moją pielęgnację, wtedy się nie zastanawiam, czy dzisiaj nakładać, czy nie nakładać, czy siedzę wystarczająco daleko od okna, czy nie. Po prostu to jest mój krem na dzień, aplikuję go codziennie i mam problem z głowy. A jeśli jadę na wakacje, to oczywiście zabieram też więcej jakichś specjalistycznych produktów do ciała, ale generalnie SPF 50 moim przyjacielem na co dzień. 50 tylko i wyłącznie, czy możemy również stosować filtry o niższych wartościach? To ja powiem trochę tak, że im wyższa ochrona, tym skuteczniejsza ochrona i tutaj musimy sobie dać też taką przestrzeń na margines błędu. Bo trochę jest tak, że rzadko kiedy nakładamy tą faktyczną, rekomendowaną ilość produktu, która daje nam skuteczną ochronę, no i też nie reaplikujemy tak często, jak powinniśmy. Więc to sprawia, że ta ochrona nam się obniża. Więc tak naprawdę w momencie, kiedy stosujemy wyższą ochronę, mamy ten margines bezpieczeństwa po prostu lepszy. Mhm. Odpowiednia ilość produktu. Jak odmierzyć i czy w ogóle istnieje odpowiednia ilość produktu? No właśnie istnieje. Tutaj wchodzi trochę więcej matematyki. Otóż na twarz ta rekomendowana ilość to jest mniej więcej gram, więc trochę ciężko sobie to wyobrazić. My lubimy korzystać z techniki na tak zwane dwa palce. Po prostu rysujemy sobie takim kremem z filtrem takie dwie ścieżki i to jest mniej więcej ten jeden gram na twarz. Jak nie wiemy, ile sobie odmierzyć, można korzystać z jakichś łyżek miarowych czy wagi jubilerskiej, albo po prostu nałożyć dwie warstwy. Wtedy zawsze jest szansa, że nałożymy... Tak, ja właśnie zaprezentuję nasz bardzo profesjonalny sprzęt. To jest akurat łyżka miarowa, która jest... która jest przeznaczona po prostu do żywności, więc rozmiar też jest troszeczkę większy. Natomiast spełnia swoją funkcję, to jest po prostu waga z łyżką w jednym i jeśli chcemy być naprawdę dokładni, to możemy sobie na przykład sprawdzić, ile jedna pompka naszego filtra waży i wtedy mamy problem z głowy, wiemy wszystko dokładnie, bo też musimy wziąć poprawkę na to, że właśnie te dwa palce mogą ważyć zupełnie inaczej w przypadku każdego kremu. Więc dwa palce dwóm palcom nierówne. I to jest właśnie ta... Tak, to jest ten właśnie margines błędu, który trzeba wziąć pod uwagę. Tak, dlatego mówię, że lepiej dwie warstwy niż jedna, wtedy zawsze jest szansa, że będziemy lepiej chronieni. Tak, może tak. I że będzie równomierne. Tak. Jeżeli chodzi o ciało, to to jest kieliszek 30 ml. To już jest trochę łatwiej sobie wyobrazić. Mniej więcej, wiadomo. Ale generalnie my zalecamy im więcej, tym lepiej. Na całe ciało czy na jakiś fragment ciała? Rozkładasz sobie to na całe ciało. Jest też taka technika, która mówi o łyżeczkach. Ona też nie jest super dokładna, ale myślę, że to też daje jakąś taką orientację. I wtedy jest tak, że łyżeczkę mamy na ręce, dwie łyżeczki na każdą kończynę, łyżeczka na przód i łyżeczka na tył pleców. Wydaje mi się, że najbardziej intuicyjne jest po prostu nałożenie kremu w dwóch warstwach. Pierwsza jest taka
bazowa, a drugą po prostu dopełniamy ewentualne luki. Oczywiście najłatwiej by było sprawdzić, gdybyśmy mieli kamery UV i można było zobaczyć, gdzie już jest skóra pokryta, gdzie nie, ale to są warunki laboratoryjne idealne, więc musimy sobie jakoś radzić. Nie no, co ty, nie zabierzesz ze sobą kamery UV na wakacje? Już myszka jest. Chciałabym. W każdej walizce, w każdym domu kamerę UV przecież, co wy? Ale łatwiej też sobie wyobrazić, jak takie średnie opakowanie filtru ma około 150 ml, no to powinno ono nam starczyć na 5 aplikacji, więc tutaj to też jest, daje taką jakby takie poczucie, że naprawdę to jest mało, więc w momencie, kiedy jedziemy na dwutygodniowy urlop, no to tych butelek jedna powinniśmy... Jedna buteleczka może nie starczyć. Dokładnie, spakować to odpowiednią ilość. Ja się nie przyznam, ile mam produktów z zeszłych sezonów, bo rozumiem, że nie powinien mi zostać... Zdecydowanie nie. Wręcz, tak jak powiedziałyśmy, powinno być powinno ich zabraknąć. Powinno zabraknąć i powinnaś mieć potrzebę na urlopie dokupić. I jeszcze też jest taki dodatkowy, dodatkowa rzecz, którą jakby nie myślimy o tym, ale nie powinniśmy używać filtru z poprzedniego sezonu, przede wszystkim dlatego, że po pierwsze przechowujemy je w warunkach naprawdę tragicznych, na ręczniku, w pełnym słońcu, on, ten produkt się ciągle nagrzewa. Ja zakrywam ręcznikiem, żeby nie leżał w pełnym słońcu. Ciągle się nagrzewa. Ale jednak jest to wysoka temperatura. Tak, i dodatkowo też te filtry z czasem tracą na swojej skuteczności, więc ten produkt, który ma deklarowane SPF 50 w jednym roku, w kolejnym roku już tego faktora nie będzie miał, więc lepiej po prostu zużywać na bieżąco. Ta formuła może się destabilizować, więc dokładnie. Nie możemy po prostu zakładać, że to jest ten sam produkt rok później. No i oczywiście data ważności na opakowaniu, na to też musimy zwrócić uwagę, bo jeśli jest data ważności, załóżmy do lipca przyszłego roku, to to dotyczy produktu nieotwartego, a jeśli go otworzymy, no to też zależy, jakie jest zaznaczenie producenta, ale lepiej założyć, że na przyszły sezon z tym gościem już nie jedziemy. Więc ten gość zostaje w domu, tak. I ewentualnie może posłużyć nam jako krem do stóp, do rąk, nie wiem, możemy to jeszcze jakoś wykorzystać, czy już... Znaczy, żegnamy. Bardziej tutaj, jeżeli chcemy taką praktykę, powiedzmy, że less waste praktykować i nie chcemy wyrzucać tych produktów, no to owszem, możemy je zużyć na stopy czy na dłonie, natomiast pamiętajmy, że jest to tylko pielęgnacja, tak? Nie oczekujemy w żaden sposób od tych produktów ochrony, natomiast no, musimy pamiętać, żeby one też były ważne, bo po terminie ważności produktów już nie używamy. A wracając jeszcze do... do tej odpowiedniej ilości nakładanego produktu, mamy również mgiełki i sztyfty. Jak w tym przypadku sobie poradzić, jak odmierzać? No ja jestem zdania, że te produkty sprawdzają się lepiej do reaplikacji, jednak jako tą bazową pielęgnację filtrową to stosujemy kremy. Natomiast mgiełki są super do tego wygodne, do reaplikacji, bo po prostu no, możemy je mieć w torebce i sobie wyciągać i psikać ile chcemy, ale samą ilość no, to już jest ciężko odmierzyć. Jednak jak wiadomo, że stosujemy to co jakiś czas w miarę regularnie, to raczej jesteśmy chronieni. Sztyfty sprawdzają się za to super do sportów, moim zdaniem. Można je sobie nawet wrzucić do kieszeni, po prostu nie wiem, idziemy na rowerze i co jakiś czas dokładamy kolejną warstwę. Także podsumowując, jako baza kremy, do reaplikacji sztyfty, mgiełki i co kto lubi. Tak ale też do ochrony znamion, pieprzyków, tatuaży, twarzy. Tak. Jak najbardziej wtedy sztyfty się sprawdzają. No właśnie, jak mamy jakieś znamiona, pieprzyki i no to bezwzględnie no, trzeba posmarować tym filtrem 50. Czy dodatkowo jeszcze jakoś zakrywamy taki pieprzyk jakimś plasterkiem? Warto. Warto zawsze zasłonić dodatkowo wszelkie zmiany, które mamy na swojej skórze. Może to być plasterek, może to być też odzież. Natomiast myślę, że warto tutaj wspomnieć o tym, żeby po każdym sezonie patrzeć na tą zmianę, czy ona po prostu nie zrobi się większa, nie staje się asymetryczna, bardziej czerwona. I to jest taka samokontrola, którą powinniśmy uprawiać, ale raz do roku również powinniśmy odwiedzić dermatologa, żeby tą zmianę pokazać. Nic się po prostu nie zaczęło z nią dziać. Dla dzieci są, wiem, że stroje kąpielowe z takim filtrem... UPF. UPF. To jest odpowiednik SPF-u, tylko dla tkanin.
I to właśnie one są bardzo bezpieczne i być może to jest też rozwiązanie dla osób, które mają no, bardzo dużo takich znamion, a także dla tych, nie wiem, którym zdarzyło się jednak poparzyć. I dla dzieciaków, to jest super. Tak, to jest szczególnie wygodne właśnie dla najmłodszych, bo biegają po plaży, też ciężko nałożyć tą odpowiednią ilość, na pewno to nie jest jakoś super przyjemne dla nich. Ja zawsze mówię, że od razu potem mają panierkę z piasku, więc to też nie jest zbyt efektywne. Więc takie rozwiązanie właśnie w postaci odzieży z filtrem wydaje mi się idealnym kompromisem, więc jak najbardziej możemy sięgać po takie rozwiązania, dla dorosłych też oczywiście. I wtedy już kremu nie musimy. Nie, nie musimy. To jest też super popularne właśnie przy uprawianiu sportów wodnych, bo też nie narażamy się wtedy, że ten filtr nam się zmyje, bo też tutaj jeszcze wtrącę, że żaden filtr nie jest tak super wodoodporny i on też nie jest odporny super na pot, więc to jest, wydaje mi się, najlepsze rozwiązanie, jeśli jesteśmy aktywni i chcemy być jednocześnie chronieni. Kiedy nakładamy kremy z SPF-em, to kiedy taki krem najlepiej nałożyć? W sensie na plaży, jak już jesteśmy na plaży, czy zanim pójdziemy na tą plażę? Ile czasu przed opalaniem? Tutaj zdecydowanie jakby przed pójściem na plażę nakładamy produkt. Warto spojrzeć na rekomendacje producenta naszego produktu, jak wcześniej powinniśmy nałożyć. No i oczywiście musimy pamiętać o reaplikacji, tak? No bo to jest coś, co nam po prostu daje tą skuteczną ochronę. I taką reaplikację powinniśmy powtarzać tak naprawdę, tak jak już mówiła Monika, po każdym wyjściu z wody, w momencie, kiedy uprawiamy sporty, pocimy się. Tutaj też ona powinna być nawet częstsza, bo po prostu te produkty nam się ścierają i tracą swoją skuteczność. A co w przypadku, kiedy mamy makijaż? No ja osobiście nie chodzę umalowana na plażę, ale wiem, że są takie osoby. I czy wtedy w jakiś sposób, nie wiem, nakładamy kremy na makijaż? Trudno mi to sobie wyobrazić, być może mgiełki tu są wyjściem. Ale są jak najbardziej i tak jak powiedziałaś, właśnie kremy na makijaż, no ja sobie nie wyobrażam nałożyć kremu na makijaż. Jest sposób, że można go nałożyć tak jak makijaż, za pomocą gąbeczki. I wtedy jest szansa, że jakoś nie namieszamy sobie na twarzy i on zachowa taki wygląd jak przed nałożeniem tego filtra. Tylko to też dużo właśnie zależy, jaki podkład był użyty, czy był na nim puder, jaki filtr nakładamy. Więc to jest trochę dłuższy proces, żeby sobie wypracować te produkty, które nam służą, ale mgiełki są tutaj zdecydowanie łatwiejsze w aplikacji, tylko z kolei tutaj pojawia się taka niepewność, o której mówiła Ania, że nie wiemy, ile tej mgiełki dokładnie nałożyliśmy. Są też kremy z filtrem z pigmentem na przykład. One też się trochę lepiej wtapiają w tą skórę, powiedzmy, w ten makijaż. Bardziej makijażowe. Tak. Są po prostu trochę bardziej makijażowe. Tylko też tutaj ciężko właśnie z tą ilością, powiedzmy, ale wydaje mi się, że trochę łatwiej jednak niż z mgiełką na przykład. Jak nałożymy chociaż tą jedną warstwę, to i tak będzie dobrze. Tak, a ja myślę, że najlepszym jeszcze też rozwiązaniem jest po prostu nałożyć, tak jak mówiłyście, pielęgnacja, SPF 50, nakładamy makijaż, ewentualna właśnie ta reaplikacja mgiełką lub właśnie dołożenie podkładu kremu BB, który będzie właśnie zawierał też filtr przeciwsłoneczny, więc na wszelkie sposoby możemy po prostu to miksować. A jeśli używam bibułek matujących, to czy one wpływają na skuteczność kremu SPF? No, one działają trochę jak ten ręcznik na plaży, który ściera na ten filtr po prostu z twarzy. Może nie aż w takim stopniu. Może nie aż w takim stopniu, ale wydaje mi się, że warto tutaj znaleźć jakiś balans i jednak pamiętać o tej reaplikacji, szczególnie wtedy często, jeżeli używamy takich bibułek, albo postawić na krem z filtrem, który po prostu ma działanie matujące, bo takie filtry już są na rynku dostępne. Tak, albo są wszelkiego rodzaju mgiełki, które mają i właściwości matujące i też SPF, więc one tutaj mogą być dobrym rozwiązaniem. No i też tak jak powiedziała Ania, właśnie kremy matujące do twarzy, dlatego warto właśnie na okolice twarzy stosować te produkty rekomendowane na twarz, bo one też się różnią tym, że po prostu mają więcej składników ukierunkowanych na różnego rodzaju potrzeby skóry. Mhm. A jeśli mówimy o kremach z SPF do twarzy, to czy oczy możemy również takimi kremami kremować?
Możemy, ale wtedy poszukujemy produktów, które mają taką rekomendację, ponieważ jakby kosmetyk, który jest rekomendowany do twarzy, to ma inną zupełnie specyfikę mikrobiologiczną, tutaj można już nawet konkretnie powiedzieć. Dlatego jeżeli mamy krem z rekomendacją właśnie do okolicy oka, to takiego stosujemy. I myślę, że tutaj warto w ogóle wspomnieć, że jeśli chodzi o okolice oka, no to przede wszystkim okulary przeciwsłoneczne powinny być naszym przyjacielem. Tak. Dobrym filtrem pozwalają. Dobrym filtrem, nie kupujemy na pierwszych lepszych na straganie, tylko szukamy naprawdę takich rekomendowanych z dobrą ochroną przeciwsłoneczną, bo nie tylko musimy chronić nasze powieki, ale także nasze oko, nasze źrenice, więc powinniśmy o to zadbać właśnie okularami. A to jeszcze mam takie przewrotne pytanie, jak zakładam czapkę z daszkiem albo kapelusz, no to zacienioną mam twarz, to już nie muszę tego kremu używać, pacykować. Musisz, niestety. Znaczy, nie, oczywiście nie musisz, nic nie musisz, ale jednak możesz. Ale jednak to nie będzie stuprocentowa ochrona. Będziesz miała cień, rzeczywiście, ale jednak mimo wszystko radziłabym ci nałożyć filtr, ponieważ promieniowanie UVA jest często odbijane od różnych materiałów, a nie pochłaniane. Więc na przykład, kiedy jesteś na plaży, ono jest odbijane również od piasku. Więc okej, daszek może troszeczkę cię od tego uchronić, ale od piasku to promieniowanie i tak może się odbić, więc nigdy bym nie zakładała, że właśnie kapelusz czy czapka będzie taką stuprocentową ochroną. Zawsze lepiej ten filtr jeszcze nałożyć, a tu po prostu chronisz oczy, żeby cię bezpośrednio też nie raziło. Nie wiem, czy miałeś taki przypadek, ale ja kiedyś jechałam sobie autem i pięknie sobie spaliłam lewą rękę, bo świeciło słoneczko, ja zadowolona, zimny łokieć, albo nawet przez zamkniętą szybę się zdarza. I rzeczywiście, no nawet trzeba pamiętać o filtrach w takich sytuacjach codziennych, jak jazda samochodem, że trzeba jednak się posmarować, tak? To słońce jednak, te promienie przenikają przez szybę. Tak, i myślę, że tutaj warto powiedzieć, że one są z nami stale przez cały rok. Nie robią sobie wakacji. I UVA to jest to główne promieniowanie, którego powinniśmy się bać, bo dociera w stałym stężeniu właśnie przez cały rok i przenika także przez szyby. Więc dociera także, kiedy siedzimy w samochodzie. I myślę, że takim sztampowym przykładem jest krążące w internecie zdjęcie pana, który jeździ tirem i widać po latach około, nie wiem, tam 20-30 swojej pracy, gdzie nie stosował filtrów przeciwsłonecznych i widać właśnie połowę twarzy, która jest starsza gdzieś o 30 lat, widać przebarwienia, zmarszczki, następujące fotostarzenie, czyli taki pogłębiający się stan zapalny z degradacją na poziomie DNA, a druga część twarzy była młodsza o jakieś 15 lat. Więc to jest taki nieodzowny argument, że jednak krem z filtrem to jest po prostu najlepszy kosmetyk przeciwstarzeniowy i powinniśmy go traktować jak najlepszego przyjaciela. To tutaj z nas nigdy nie doprowadził jednak do tego poparzenia. I co wtedy? Jakich składników szukać w kosmetykach? Przede wszystkim tutaj bardzo dobrze jako składnik łagodzący sprawdzi się aloes, powszechnie znany, i na przykład mamy do wyboru szereg żelów aloesowych. Tutaj ta formuła żelowa, ona też od razu będzie dawała nam taki efekt ukojenia, chłodzenia. No i aloes jest powszechnie znany ze swoich właśnie właściwości regenerujących, nawilżających, łagodzących, ale musimy też pamiętać, że lubi uczulać, więc tutaj w momencie, kiedy wcześniej nie stosowałyśmy produktów z aloesem, nie eksperymentowała. Wtedy raczej postawiłabym na taką znaną i sprawdzoną piankę z pantenolem, która da nam takie szybkie ukojenie, więc to jako takie pierwsze SOS. Natomiast też warto w ogóle po zejściu ze słońca, czyli w momencie, kiedy schodzimy z plaży, po prostu zaaplikować mocno nawilżający balsam na naszą skórę, tak aby po prostu wzmocnić barierę hydrolipidową naszej skóry. Wiadomo, że też kąpiele, piasek, te wszystkie jakby czynniki wpływają, że ona się bardziej przesusza, więc taka ekstra dawka nawilżenia dla naszej skóry sprawi, że tą opaleniznę będziemy miały ładniejszą i dłuższą. Są produkty, które przedłużą nam opaleniznę. Jak już mamy ją ładną, wyleczoną, nie jesteśmy poparzeni i chcemy przedłużyć, to czy są takie produkty?
Myślę, że w pierwszej kolejności można powiedzieć o produktach, które właśnie, tak jak Kasia powiedziała, dbają o odpowiednią równowagę bariery hydrolipidowej naszej skóry, żeby ona nie była przesuszona i dzięki temu, jak o nią zadbamy, ta opalenizna zostanie z nami na dłużej. Myślę, że też jakby peelingi to jest coś, o czym warto pamiętać w ogóle w stałej naszej pielęgnacji. Dzięki temu złuszczamy martwe na skórę. I szczotkowanie. I ta opalenizna jest trwalsza. Tak, i tutaj też można jeszcze zwrócić uwagę na przykład na produkty do ciała, które zawierają takie składniki naturalnie brązujące, czyli na przykład masło kakaowe, beta-karoten, one też fajnie będą nam podbijać ten koloryt i sprawiać, że będziemy się cieszyć tą opalenizną na dłużej. Czyli jak mielibyśmy podsumować, to kremy z filtrami powinniśmy traktować jako kremy na co dzień, które działają przeciwstarzeniowo. Przeciwzmarszczkowo, tak jakby głównie. Też są przede wszystkim są profilaktyką nowotworów skóry. I o tym trzeba mówić, że oczywiście działanie pielęgnacyjne, a w zasadzie profilaktyka starzenia się skóry, ale też przede wszystkim profilaktyka nowotworów skóry. Tak, i badają znamiona jeszcze, myślę, że to też warto dodać jako w pakiecie, taką pełną profilaktykę. Tylko tak naprawdę o tym chyba, czy rzeczywiście warto było stosować tą ochronę przeciwsłoneczną, dowiemy się po latach, kiedy rzeczywiście tych zmarszczek prawdopodobnie będzie o wiele mniej, kiedy nasza skóra będzie zdrowa. Więc może efekty nie będą widoczne od razu, no poza tym, że nie będziemy poparzeni, ale w przyszłości na pewno nasza skóra nam się odwdzięczy. Miejmy taką nadzieję. A ja dziękuję bardzo Wam za dzisiejszą rozmowę i życzę dużo, dużo słońca. Dzięki.